No jesteśmy tutaj w hodowli mojej. Chciałem tu zaprezentować kilka moich par. To jest moja para samczyk i samiczka. Samczyk robił kilka razy po 1000 km. Samica to samo, razem złożone. Są akurat dwa jajeczka z tej pary. Tutaj reszta młodych jest pozabierana. Możemy pokazać następną parę. I tu gdzieś małe młode są też ze złotej pary bezpośrednio. Jest samczyk, samiczka. Jak tu widać, masę ludzi tutaj jest chętnych na te gołębie. Powiem, wręcz odmawiam. Jak zwykle tyle jest. Tutaj mamy akurat mojego samca, który ma 54 konkursy. Samicą jest razem. Też super lotnik. Też jak tutaj widać, i młode. Następne połączenie tutaj czarno-biały Horemans z moją samicką z kadetu, która robiła Barcelona. Młody samiec, mój stary, samicą, tu też młode, więcej młodych wychodzi w tym roku, troszeczkę takich biało-czarnych, tutaj kolorystykę zmienią, te gołębie, tutaj widzimy samca ze złotej pary, samica ze złotej pary i syn jej razem są złączone, jest też kilkanaście młodych, a tu widzimy jak zwykle moja Alita, siedzą, samczyk był 50. Barcelony, samica była 20 z Barcelony, ona po raz drugi. Dwa młode to są pstre, akurat zamówione do Arabii za duże pieniążki, także zamówień jest masa na te gołębie. Tutaj też no masa, jak widzimy, tutaj nowy nabytek jest, też nietypowy. Jest gołąbek, który robił 1800 km z Barcelony z moją samicą, super rozpodobą z kadetów. Jak tutaj widzicie masę, tutaj mamy tak zwaną na ogiera, mam tego samca ze złotej pary, jest samicą z kadetką, okaz, mogę sobie zobaczyć, wszystko praktycznie się wywodzi z tego samca, najlepszy lotnik oddziału przez 3 lata, masę dyplomów i to na oddział, wszystko praktycznie zaczyna się, ta kariera głębia, jest w tym roku znowu na ogiera, a takim nietypowym jeszcze nabytkiem, tu można zobaczyć jakie są te gołąbki, po dwa w gnieździe potrafią siedzieć. Te gołębie naprawdę są wspaniałymi rodzicami. Tu mój samczyk, który robił Barcelonę z siostrą, akurat dużą gołębię w krwi. Tego potem domieszam gołębie z kadetów. A tutaj jest taki świeży okaz, nie można zobaczyć, tu jest samica 3 razy Barcelona, moja ta grysica 11.05. Została sprzedana za duże pieniądze, zrezygnowałem po prostu po to, żeby była po raz czwarty na Barcelonie. Jest z gołębiem zakupionym od Petera Brokampa za duże pieniążki ten gołąbek. Każdego tak bliska. Naprawdę, jeśli sprowadzić coś dobrego, to naprawdę najwyższy półki materiał. Oj, się troszeczkę się wyrywa. Zobaczcie to z bliska. Naprawdę wybitny gołąbek jest. Jego siostra została sprzedana do Chin za potrzebne pieniądze. Także widzicie, mimo to, że się ma w miarę materiał dosyć dobry, lotuje się na tych dalekich dystansach, no ściąga się też masę gołębi. W tym roku zakupiłem 14 gołębi z Barcelony, tutaj z Polski od hodowców. Nie żałuję, bo naprawdę materiał będzie do krzyżówki. Także eksperymentuję. Co mogę powiedzieć, no dużo jest takich tygrysów, jak to się mówi, które pokażę akurat dalej, też moich poprzekładanych, robię na podkładki, a tutaj jak można zobaczyć, o tutaj na przykład wychodzą takie jaśniejsze i szymle, tutaj jest mój samica z mojej złotej pary z Horemansem oryginalnym, tam są dwa młode, a tu zobaczymy jeszcze taki mam troszeczkę gołębik różny z tych samych dzieci, jest oświetlę sobie tylko pyk. Zobaczyć. O, to też moje gołąbki. Tam są młode tygrysy na ziemi, jak stają moje pupile, gdzie ludzie się zabijają za nimi. Też mówię szczerze, że najlepszą linią gołębi u mnie to są linia Kadet Faber, gdzie 42 gołębi zrobił Barcelona z linii tygrysów, tylko 6. A to są moje pupilki. Tutaj widać moje tygryski. Bardzo rzadko mało takich gołębi wychodzi od razu, żeby po prostu były takiego koloru, więcej jest jaśniejszych. Także pozdrawiam wszystkich hodowców, życzę dobrych lotów i my się spotkamy się na olimpiadzie czy na wystawie. Dziękuję bardzo.